I panie i panowie, jest ze mną Tomasz Well Góral Adamek. Tomku, witam serdecznie. Witam wszystkich. Tomaszu, zacznijmy od całego bałaganu politycznego. Chyba nie ciężko, niełatwo, nie jest ci łatwo zmyć tego wszystkiego, co dzieje się w kraju. Byłeś, jeszcze trochę przeżywasz tą sytuację. Powiedz, jak czujesz się? Czy przeżywam? Absolutnie nie. To badanie, przygoda. Zobaczyłem politykę od środka. Zobaczyłem, jak wygląda naprawdę Polska, ile jest biedy w Polsce, ilu jest biednych, którzy piją, jest patologia, nie mają pracy. Tak naprawdę trzeba to być, zobaczyć, pojeździć, tak jak pojeździłem przez tygodnia w województwie śląskim i można zobaczyć, ile tak naprawdę jest biedy w Polsce. Tego nie widać w telewizji, tego nie widać. Występują w garniturach pięknie wyglądając w telewizji. A to można zobaczyć, jadąc właśnie do ludzi i zobaczyć, ile jest biedy w Polsce. Więc pytanie jest moje, czemu tego nie pokazuje telewizja? Ile ludzie mają problemów? Ludzi chorych, ludzi, którzy leżą na łóżkach sparaliżowani, gdzie pojechałem do tych ludzi, to było około Będzina, to był taki ośrodek społeczny, gdzie dziesiątki ludzi leżało od urodzenia sparaliżowanych. Tam nigdy nie był. Ja tam byłem, aż serce się krajało, bo przecież mam dzieci i są zdrowe, Bogu dziękować. A ci ludzie tak naprawdę cierpią. I tam nigdy nikogo nie było. Ja tam byłem z nimi. Więc naprawdę to było dla mnie wielkie przeżycie. I ubolewam tylko na tym, że no jest jak jest. No ludzie dalej wierzą w telewizję, wierzą w piękne przemówienia polityków, a tak naprawdę oszukują ludzi. No, liberały rządzą i kraj nasz, Polska, idzie w złą stronę, a co też potwierdza się to, co mówiłem, że jest mafia polityczna i stop mafii politycznej, mówiąc to, co któryś wywiad. Okazuje się, kilka dni temu sam słyszałeś, Marcin, że no co się stało w Polsce, jakie są podsłuchy, jakich mamy rządzących, no także no... Oczywiście. I do tego właśnie uderzam, ale powiem ci, bardziej bulwersujące również historię pani Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta Warszawa, powiedziała, że nie ma pieniędzy, nie znajdzie pieniędzy na coś tak ważnego jak sztuka Zdzisława Beksińskiego. Za darmo chciano przekazać jego kolekcję obrazów. Ona powiedziała, nie mamy pieniędzy. Ale drugi cytat, chodzi o tęczę, słynną tęczę w Warszawie. Będziemy ją odbudowywać, ile będzie potrzeba. Bo wy będziecie palić, my będziemy ją odbudowywać. Powiedz mi, naprawdę powiedz tak na świeżo. Już te emocje tobie opadły. Naprawdę jak oceniasz tych ludzi pierwszej ligi politycznej w Polsce? Powiedz. No, Maciek, jako katolik praktykujący, no prosto odpowiedź, to są liberały, które no, w Boga nie wierzą, a jeżeli wierzą, to ukrywają to i robią wszystko, by zniszczyć Polskę, polską gospodarkę. Jeżdżąc po Śląsku, walczyłem o polski przemysł, mówiąc, to jest podstawa gospodarki. Jeżeli nie ma przemysłu, nie ma Polski. I spotykałem się z profesorami górnictwa, którzy mają projekty na uzdrowienie polskiego górnictwa. Rządy poszczególne, które były teraz, poprzednie, odrzucały te plany, więc dlaczego pytanie? Dlatego, że polskie górnictwo, polski przemysł ma nie istnieć. Polska ma być uzależniona od Rosji i od niemieckich wiatraków, które chcą Polsce dać pakiet klimatyczny. Taka jest prawda o polskiej polityce i gospodarce. Nigdy bym o tym nie wiedział, gdybym tam nie był przez ten miesiąc. No, dlatego spotykałem się z ludźmi, którzy byli w rządzie, ludźmi prawymi, którzy chcieli zrobić polską gospodarkę, ale im tego nie pozwolono, bo były groźby zdrowia, życia. Więc taką mamy Polskę. No taka jest polityka. Tomku, mówiąc o podsłuchach, mówiąc o polityce, mówiąc nawet o mafii. My mamy tutaj mały podsłuch, zaledwie kilkaset tysięcy słuchaczy Metropolii Nowojorskiej. Skupmy się na temacie mafijnym. Czy możesz rozwinąć myśl? Czujesz się bezpieczny? Możesz o tym rozmawiać? Znaczy czuję, bo ja nie jestem z układu. Ja nie mam nic na sumieniu. Jestem normalnym człowiekiem, który walczy w ringu i mówi prawdę, dlatego
przez ten miesiąc powiedziałem w Polsce tyle, co nie powiedzieli ani księża przez 20 kilka lat, biskupi, o problemie gejostwa i o problemach przemysłu polskiego. Dlatego mnie pytali, czy się nie boję tego. Mówię, nie, bo ja nie mam żadnych układów, ja nie z układu, ja z sportu wszedłem, ale mówię, po spotkaniach z profesorami górnictwa poznałem te szczebelki polskiej struktury gospodarki polskiej, jak to wygląda i że już było założone 20 lat temu, że polskie górnictwo ma nie istnieć i do tego wszystko ku temu idzie, jest za chwilę nie będzie polskiego górnictwa, nie ma hut. Ludzie pracują po 1600 zł w hutach, co mogą się wyobrazić. 1600 zł. Tacy byli oni źli, jak wychodzili z tej pracy. A ja mnie zadaję, a pan co płacą? Chcę posłuchać, co macie do powiedzenia. Panie, mówię, bida, 1600 zarabiam, mówię, tu jak murzyn pracuje. I takie osoby, co drugie część mi to do mnie mówiła. Więc no taką mamy Polskę, no jest to mi przykre, jest to przykre, prawdziwe. Dlatego mówię o tych ludzi w rodzaku, mówię, słuchajcie, idźcie do UR. Nie mówię, nie musicie na mnie głosować. A ja wam tylko mówię, jeżeli wy nie pójdziecie, nie zmienicie Polski. Polska się nie zmieni. No i to się też stało. Ludzie, którzy nie poszli, dali głos na liberałów. Dlaczego dostają liberałowie tyle głosów? No bo to jest od samorządów. To wszystko działa od wójta po burmistrza. Oni muszą iść głosować, dlatego mają takie wyniki, jakie mają, a ludzie, którzy są źli na polską politykę, na społeczeństwo, nie idą głosować, no i mamy rządzących znów takich, jaki mamy, no ale myślę, że teraz te podsłuchy, które wyszły, które ta sprawa wyszła dwa, trzy temu, o której wiesz, Marcin, również, myślę, że zmieni mentalność Polaków i wreszcie w przyszłym roku pójdą głosować do parlamentu, dadzą głos na właściwych ludzi, że wreszcie w tej Polsce się coś zmieni na dobre. Tego życzę rodakom, przecież ja mieszkam w USA, ja tu żyję, tu walczę i ja mam swoje życie, także chciałem pomóc rodakom, ale no mówię, ostatni głos należy do rodaków, bo oni muszą iść do urny głosować. Tak, Tomega, może tak tutaj, wiesz, z przymrużeniem oka powiem, że największym twoim błędem było, że oddałeś naród cały polski we władanie ojca Rydzyka, a nie rozdawałeś na wiecach marihuany darmowej. No powiedz, jak na przykład, jak uznałeś, słuchaj, tak duże poparcie młodych ludzi dla Korwin-Mikke? No wiesz, no dzisiaj no, młodzież wiesz, odchodzi od kościoła i woli otwartą Europę, no właśnie, co wspomniałeś, marihuana, narkotyki, no ale to nie jest przyszłość dla Polaków, no to jest tylko dzisiaj modne, ale ta moda szybko przemija, a problemy zostają. No jeżeli, mówię, ludzie nie zmienią swojej mentalności, nie pójdą głosować, jeżeli nie wrócą do wiary, bo jeżeli z Bogiem idziesz przez życie i robisz to, co powinieneś robić, no to nie ma możliwości, żeby zbłądzić w swoim życiu. Także no szkoda mi tych młodych ludzi, którzy będą emigrować, bo będą musieli emigrować z Polski. Dlatego, że polski przemysł ma nie istnieć, no bo mówię, powiedziałem, Polska ma być uzależniona od wschodu i zachodu i do tego dojdzie w najbliższym czasie i na tym ubolewam. Tomek, zamknijmy temat polityki. To jest męczący, nie wiem jak ciebie, ty miałeś, podejrzewam, dobrą zabawę, ale naoglądałeś się dużo przykrych scen i myślę... Marcin, zabawę nie zabawę, ale ja mówiłem prawdę, no a prawda bolała, co po niektórych, więc po tygodniu mojej kampanii w Warszawie dowiaduję się z Warszawy, że mówią tak, że Adamek jest niebezpieczny, bo idzie na mównicę i mówi, wali prosto z mostu, tak jak powinno być, no taki jest Tomasz Adamek, no on się nie zmieni i pozostanie taki sam. No ale powiedz mi, jeśli chodzi o partię, w której tak naprawdę miałeś zyskać poparcie, powiedz mi, jak czujesz się? Czy utrzymujesz dalej kontakt z kolegami? No powiedz. Zbyszek Ziobro, bardzo porządny człowiek, rodzina u niego również, wszystko na pierwszym miejscu, katolicy. Dostałem od niego propozycję, by wystartować do Europarlamentu z pozycji pierwszej ze Śląska. To dlatego się zgodziłem, bo wtedy mogę walczyć, jako to startujący Europarlamentu. Gdybym poszedł do Parlamentu Polskiego, wtedy nie mogę już walczyć, musiałbym karierę zakończyć. A ja jeszcze
kilka walk przestoczyć, jeszcze czuję się na siłach, odpocząłem teraz i dlatego też był ten start do Parlamentu Europejskiego, dlatego jeżeli znów przyjdzie czas za 5 lat, a będę zdrowy, na siła się czuł, znów będę chciał iść do Parlamentu, dlatego też, no, że każdy wie, że no, jeżeli mieszkam w USA, mam dom w Polsce, ale no tutaj jest moje życie i dzieci dorastają w USA. No ale Tomku, pojawiły się głosy, dlaczego nie sport? Dlaczego ty właśnie nie chcesz pomóc? Słuchaj, jest tyle zaniedbanych dziedzin, jeśli chodzi o młodzież, która tak naprawdę ma talent, a nie ma możliwości rozwoju. Słucham. Prawda jest jedna. Jeżeli nie ma przemysłu, nie ma gospodarki, nie ma pieniędzy na sport. Ja, do mnie też te pytania dochodziły. Pamiętam, potrzebuje mnie sport. Ja mówię, jak będzie sport istniał w Polsce, jak nie będzie przemysłu w Polsce. Pieniądze chociażby z górnictwa idą do budżetu państwa. Z budżetu państwa są pieniądze na sport, na turystykę, na wszystko. No to ta się koło zamyka. No jeżeli jest praca, jeżeli mieszkamy się w USA, pracujesz, jest gospodarka wszędzie dobrze i są pieniądze na wszystko. No popatrzmy na Chiny. Śmieją się z Chin, a Chiny są potęgą gospodarczą. Tanio robią, produkują, cały świat od nich bierze, huczą finansowo, więc to dzisiaj w Ameryce też tego nie ma, no bo Ameryka też bierze dużo z Chin, bardzo dużo. Też ta gospodarka nie hula, jak hula 20 lat temu. I to jest problem Polski. Jeżeli będzie przemysł, będą pieniądze na sport. Te będą wyniki nie tylko w boksie, piłce i tak dalej, i tak dalej. No ale Tomku, teraz obserwujemy, słuchaj, Mistrzostwa Świata. Holandia sprawia niesłychaną niespodziankę. Niesłychana niespodzianka. Powiedz, ty też lubisz trochę piłkę nożną. Oglądasz, prawda? Oglądasz mecze? Tak. Teraz nawet właśnie tu oglądam mecz. No jestem, grałem piłkę tyle lat i oczywiście zawsze miło włączam, patrząc na dobre mecze. Powiedz mi twój faworyt. Powiedz naprawdę, gdzie serducho szybciej bije, komu kibicujesz podczas tych mistrzostw? Nie ma rodaków, no to nie jestem aż tak bardzo jakimś wielkim fanem dla innych. Życzę dobrej piłki i świetnych meczów, no bo to się patrzy i się ogląda miło, jak jest techniczna piłka i są bramki. A teraz takie bardzo prowokacyjne, słuchaj, pytanie. Znasz państwo zwane Holandią. Legalne narkotyki miękkie, marihuana w każdym coffee shopie, zalegalizowane wszelkie perwersje seksualne, a obowiązkowa piłka nożna już w przedszkolu. I zobacz, jak cudownie grają zawodnicy. Powiedz mi, jakie jest twoje zdanie polityczne w tym temacie? Polityczne, no, że chcę zobaczyć Holandię za 20 lat, jak będzie wyglądać ten kraj. Dobrze, dobrze. Nie da się zapalić dzisiaj marihuany i mieć skutków tego, ale zobaczymy, co się za 20 lat z Holandią. Ona może nie istnieć. No tak, tylko że widzisz, twój przeciwnik, Andrzej Tyson, został zmieciony z ringu, a Mike Tyson właśnie pod wpływem marihuany, słuchaj, ta walka jest nieuznana i to też jest dziwne, prawda? Ale to już, słuchaj, abstrahujemy. Sport powinien być czysty i taki jest sport, więc tutaj no nie ma mowy o takich rzeczach. Oczywiście. Tomku, skończmy już o historiach politycznych, skupmy się tylko i wyłącznie na głośnym twoim powrocie. W zeszłym tygodniu prywatnie rozmawialiśmy, padło nazwisko Chrisa Areoli, a ja dowiaduję się, słuchaj, nie od ciebie, tylko z mediów, że może to być Artur Szpila Szpilka. Nie ma decyzji podjętej, na pewno jest 18 października i taka walka ma miejsce w Łodzi. Polsat jest organizatorem, to jest sponsor i kogo oni wyznaczą, będę walczył. Wolałbym nie walczyć z rodakami, bo pobiję następnych rodaków i znów będzie następne 5 lat mówienia, że Adamek przyjechał, pobił rodaka kolejnego, a jest tu 5 razy, gdzie można stoczyć świetne walki i wygrywać. Wolałbym walczyć przykładowo z Chrisem Areolą, z bokserami, którzy z Isora, Anglii, jest można stoczyć tyle świetnych walk, by nie bić rodaków. No ja wiem, że ten poziom polski jest jaki jest. I życzyłbym sobie tego, żeby był dużo wyższy. No są takie warunki, jakie są w Polsce i ten boks tak będzie dalej raczkował, i jeżeli właśnie nie będzie pieniędzy, nie będzie nakładów na sport.
rozwój tego sportu. Tak, powiedz mi, na ile to jest poważna propozycja, no bo do ciebie dotarło to też, to nie jest... Na pewno walczę 18 października w Polsce, w Łodzi, nie wiem jeszcze z kim. Myślę, że opcji jest kilka oczywiście. Ja wolałbym walczyć na przykład z Chrisem Aurulą, bo była pierwsza walka bardzo dobra. I taką walkę bym sobie życzył, no ale mówię, Polska Telewizja jest sponsorem i oni dają listę i propozycje, więc czekam na odpowiedź. Czyli jednym słowem tutaj nie przekreślasz, jeśli nie zaprzeczasz, jeśli rzeczywiście Polsatowi będzie zależeć, żeby naprzeciwko ciebie do ringu wyszedł Artur Szpilka, no, ty nie mówisz nie. Ale nie oszukujmy się, że chłopak, który początkuje w boksie, no, był w Stanach z nie wiem, że przeciętem, ale ze średniakiem przegrał jednej bramki, no nie chciałbym kolejnego rodaka pobić, bo znowu będzie 5 lat pisania po internecie, że Adamek jest niedobry, bo bierze rodaków i obija, więc wolę zobaczyć świetnym, ze świetnym pięściarzem, nie wiem, z Anglii, Stanów, stoczyć świetną walkę i kibiców jeszcze zadowolić 2-3 razy, jak Pan Bóg da zdrowia i siły, i potem zakończyć karierę. Mam 37 lat, no nie chcę być w ringu za długo. Jestem na siłach, odpocząłem teraz, byłem w Polsce, oczywiście jestem teraz w USA, już odpocząłem, jestem gotowy do powrotu na ring, biegam sobie co drugi dzień, czuję się świetnie, że regeneracja była potrzebna i jestem gotowy na powrót. Rozumiem, Tomku, i tego Ci życzę, cieszę się bardzo, że wszystko jest w porządku, że zdrowie, dopisuję zdrowie również psychiczne. Na koniec mam... Nie takie w twoim stylu pytanie, ale powiedz mi, bulwersuje mnie i ty chyba znasz świetnie Mariusza Wacha. Powiedz mi, co dzieje się z tym chłopakiem? Dlaczego on nie walczy? Twoim zdaniem. Marcin, powiem ci, że nie wiem, nie znam tematu. Prawdopodobnie związany jest z kontraktem z danym promotorem. Nie wiem kim i dlatego nie może walczyć. Jak masz kontrakt, jesteś związany, podpisany przez kogoś. Kontrakty są, nie wiem, 2-3 do 5 lat, dlatego jesteś uwiązany bardzo mocno. Nie mogą zwalczyć, możesz zrobić wszystko, nie mogą zwalczyć, bo będziesz sądzony. To są przeważne problemy te, które mają pięściarze, a nie jestem tutaj, no mówię w temacie, nie wiem czy się dzieje, nie mam Mariusza kontaktu, życzę mu powrócić na ring, przecież jeszcze... Wiele walk przed nim, przecież ma 30, podejrzewam 2 lata, także tego mu życzę z całego serca. No ale Tomek, właśnie mówię o wytrzymałości psychicznej. Powiedz mi, ile fighterowi, prawdziwemu wojownikowi zajmuje regeneracja po brutalnej przegranej? Powiedz mi, jak ty to odbierasz? No właśnie, no każdy wie, mamy 152 walki, stoczyłem wiele wojen, każdy jest inny, no na pewno... Nie jesteś w stanie w wieku 37 lat wychodzić do ringu czterokrotnie, jak to robiłem 2 lata temu. To były, można powiedzieć, 2 lata za jeden. Tak zrobiłem tego roku. No, właśnie w tej walce pokazało, że jednak nie da się tego przeskoczyć. No, nie byłem świeży. Jednak no, im starszy człowiek, potrzebuje mniej walk. Jedną, może dwie, no patrzmy na Miszów, jak walczą często. Raz, może 2 razy w roku. To wszystko zależy, jaką masz psychikę, jakie masz zużyte ciało, no bo jeżeli prowadzisz się dobrze, jesz dobrze, śpisz dobrze, na pewno twoja kariera może być dłuższa. No waga ciężka to zupełnie inne prawa, nie robisz wagi, jest naturalne. Ja dzisiaj ważę więcej 100 kg, 100-101, więc po 8 tygodniach mogę wrócić do ringu i walczyć, no ale każdy jest inny, a najważniejsza jest najmocniejsza psychika, no. U mnie ona zawsze była i jest i mam nadzieję, że tak będzie do końca mocno. Tomek, tak teraz powiedziałeś o wadze. Powiedz mi jedną dobrą rzecz, chociaż z tej Polski takie naprawdę. Jedzenie ci smakowało polskie? No, nie powiem, że nie, no aczkolwiek no, w sporcie, żyjąc w sporcie, trenując, musisz jeść dobrze, no czyli jeść rzeczy... Wołowiny, więc trzeba cielęciny jeść, białka, czyli szrępy, lobstery, no tego w Polsce nie jest dużo. No na pewno jest to trudniej dostać do żadnej bardzo dużo droższe niż w Polsce. Przynajmniej w Polsce dużo droższe niż w Stanach.
No ale już trzeba sobie radzić. No, no, są sportowcy i polscy i na najwyższym poziomie trenując jedzą dobrze i są mistrzami. Więc to od ciebie zależy już, co masz w głowie i kim chcesz być, co chcesz w sporcie osiągnąć. Jeżeli chcesz osiągnąć bardzo wiele, musisz dobrze jeść, wysypiać się jak baby, jeść dobrze i to wszystko. Wiesz, ja tutaj z przekorą mówię, nostalgia za zapachem polskich warzyw, wiesz, ten polski pomidor pachnie tak jak... Słuchaj, no... ja świnki po świnki pojesz i ci gwarantuję, że długo nie uciągniesz, no. Świnka jest dobra, ale nie powiem do czego. Dokładnie, dokładnie. Tomasz, na koniec już, jesteś już dojrzałym pięściarzem. Powiedz mi, jak planujesz przygotowania do październikowego pojedynku? Powiedz mi, jak już to w twojej głowie powstaje? Jaki jest plan i gdzie wyruszysz? Marcin, w sporcie to ja już mówię, że ja starszy pan. 37 lat, to jest końcówka. Śmieję się oczywiście, czuję się duchem młodszy, ale no wiek jaki jest to jest. Na pewno 9 tygodni pobytu w Polsce, bo taki czas jest potrzebny na aklimatyzację. Popełniłem błąd z walce z Kliczko, więc już czego się będę więcej nie popełni. I te 9 tygodni w Polsce, aklimatyzacja, cały obóz w Polsce i wtedy możesz wyjść do walki 100% i wyjść i wygrać. Ale powiedz gdzie? Jeśli możesz, czy będą to góry? Góry, no, no o to mi chodziło. Mam dom w Gilowicach, szkoła w Gilowicach, mogę rozbić ring, tam są bardzo przyjemni do mnie, dyrektor, moi wojskista były, Stasiu Bury. Także no, na pewno mam dobrą otoczkę i tylko oby Pan Bóg dał siły, zdrowia i do roboty. Tomek, i tak zakończmy. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, trzymamy rękę pozdrawiam na pulsie. Nowy Jork, New Jersey, pozdrawiam, trzymajcie się, pa. Dziękujemy serdecznie, Tomek, do usłyszenia wkrótce. Trzymaj się. Panie i panowie, well good.